wszystkim, z tej strony Martyna, a dzisiaj oczywiście idziemy się bić i mam nadzieję, że gra będzie ładnie działała. No chyba na razie jest nie najgorzej, jest w miarę okej. Okay. Teraz, aha, tu było lądowisko. Ups, gdzie ja się dostałam? Nie chciałam tu iść wcale, ratunku! Albo może chciałam? A zatem interesują Cię zabójcy Lotosu. Niewielu jest ludzi gotowych zaryzykować i nas otwarcie szukać. Twoja buta zuchwała stanowią miłą odmianę, ale pod rządami ręki śmierci werbujemy tylko najlepszych. Reszty rzucają nam do stóp. Rozmawiałeś już z moim współpracownikiem z areny, ale jego priorytety są nieco inne od moich. Powiedz mi, dlaczego nas szukasz? Chciałbym przystąpić do zabójców. Nie jesteśmy klubem, do którego można przystąpić po złożeniu odpowiedniego wniosku. Z trudem mogę uwierzyć, że ktokolwiek mógłby być tak bezczelny, by stanąć przede mną i powiedzieć tak zuchwałe słowa. Ale przyjmuję twój argument. Okazałaś przebłysk swego potencjału, choćby przez to, że zwróciłaś naszą uwagę. Ale to jeszcze nie jest dowód twojej wartości. To oczywiste, że musimy przeprowadzić jakąś próbę, zdobyć dowód twojej lojalności, zanim pozwolimy ci do nas przystąpić. Musisz udowodnić, że nam się przydasz, zanim postanowimy cię przyjąć. Czego ode mnie oczekujesz? Mamy tu mały kłopot, z którym miałam zamiar się uporać. Niewielkie strapienie, ale powinno stanowić dobry sprawdzian twojej przydatności. Sędzia Fang z Ministerstwa Harmonii uporczywie oficjalnie przeciwstawia się naszemu bractwu. W przeszłości tolerowaliśmy to, bo niewielu z nas zwraca uwagę na jego oskarżenia. Sędzia Fang ma dość niesmaczną opinię. Przez wzgląd na jego zwyrodniały apetyt zazwyczaj ignorowano jego ostrzeżenia. Aż do teraz. Więc dlaczego zawracać sobie nim głowę? Aha, sorry za... gadanie z tyłu. Minister o nazwisku Shank ma złożyć swój doroczny raport. Shank ma informacje o pewnych działaniach naszej grupy, które wolelibyśmy zachować w tajemnicy. Aha, jeżeli jakiś sędzia się o tym dowie, to będziecie mieli kłopoty. Zanim staną się one problemami. Sam miałem zamiar to zrobić, ale dla ciebie będzie to dobra okazja, by dowieść swojej wartości. Chcesz, żebym zabiła Shanga? To jedno z możliwych rozwiązań, ale prawdziwy inkwizytor prawdopodobnie spróbowałby czegoś bardziej subtelnego, zanim zniżyłby się do czegoś tak podłego i wulgarnego. Minister Shank przebywa w nowym hotelu ministerstwa w bogatej dzielnicy miasta. Sędzia Fang większość czasu spędza na arenie, oglądając walki. Twój cel to uniemożliwienie ministrowi Shangowi dostarczenie raportu sędziemu Fangowi. Jak do tego doprowadzisz, zależy już od ciebie i to stanowi prawdziwy przedmiot tego sprawdzenia. Pamiętaj, inkwizytor... to niezwyczajny rzezimieszek. Tym zajmują się egzekutorzy. Wiemy, że hańba to dużo straszniejsza kara niż śmierć. Ja chyba wtedy byłam w egzekutorach. Aha, no dobra. Nie zawiodę cię. Może tak, może nie. W każdym razie życzę ci szczęścia. Pamiętaj, nie pozwól, by Shank dostarczył swój raport sędziemu Fangowi. Będziemy cię obserwować z ukrycia. Kiedy już wykonasz swoje zadanie, spotkamy się znów tutaj. No dobra, ale ja bym chciała najpierw Ligę ogarnąć. Za co ja mam grę, czy coś nowego? Nie, żebym śmiał coś sugerować, ale mam pewien pomysł na to, jak rozwiązać ten problem. O nie, oni się wcinają. Jaki jest twój plan? Daleki kuzyn mojej cudownej żony jest urzędnikiem niższego stopnia w Ministerstwie Harmonii. Wiem co nieco na temat tego, w jaki sposób sędzia Feng prowadzi tam sprawy. Wszyscy ministrowie przynoszą mu honorowy dar za każdym razem, kiedy się z nim widzą. To upominek, który stanowi symbol ich szacunku, łapówka, jaką mogliby nazwać niektórzy. Jeśli zamienimy ten honorowy dar Shanga na coś obraźliwego, na przykład jaja rzadko spotykanego żółwia, Feng będzie tak wściekły, że nie zechce wysłuchać nawet raportu Shanga. Jaja żółwia? To prawda, prezent w postaci jaj żółwia byłby równie obraźliwy jak pudło końskiego gnoju. Jak jest tym bardziej, że trudno je zdobyć, podczas gdy nawóz występuje dość powszechnie. Aha, no... masz jaj żółwia? Tutaj przecież dopiero co powiedzieć, że są... Boże... Cóż, odłożyłem je na zbliżającą się rocznicę ślubu, jeśli się chce, aby dojrzał... Boże, serio, kupił... O... Powinniśmy po prostu zabić Shanga, genialnie w swojej prostocie. Jego strażników też zabijmy. Tak, a skoro już o tym mowa, to Fanga też moglibyśmy wykończyć. Jego strażników też. Niech ulice spłyną krwią. Wszystko dla zabójców Lotosu. Tak właśnie zwalcza się biurokrację. Jestem za. Jaki jest swój plan, Zu? Jestem tchórzem, ale mam już tyle krwi na swoich rękach, że nigdy jej do końca nie zmyję. Wiesz o tym, nie mam dla ciebie planu czy gotowej odpowiedzi. Ale współpraca z zabójcami Lotosu to zły pomysł. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Tak naprawdę to nie mamy żadnego wyboru, Zu. Tylko w ten sposób uratujemy Mistrzali. Ale nie podoba mi się ten pomysł, by przysporzyć kłopotów Shangowi. Może najpierw powinniśmy śledzić Fanga na arenie. Być może uda nam się sprawić, że nie dotrze do niego ten raport, bez konieczności krzywdzenia Shanga czy kogokolwiek innego. Może masz rację, mam nadzieję, że to też dla jednego człowieka, nawet jeśli jest to twój ukochany mistrz Li. Tak, inkwizytorzy to nie bandyci, działają dużo bardziej subtelnie. I co tam żeśmy dostali? Otrzymałeś żółwie jaja, czyli mogę zrobić tak praktycznie wszystko, co oni sobie wymyślą, tak? Dobra, do widzenia. No nie wiem, bo ja bym chciała dokończyć akcję z całym tym... tym, nie?
z areną i w ogóle. A z tego co widzę, to oni mi tu średnio pozwolą na zrobienie tego. Znaczy pewnie dalej mam wybór. To jest rzecz jedna. I tak muszę iść na arenę i tak, bo podobno... no, tutaj, tak? Tak. Mam nadzieję, że się dobrze wczyta ta arena, bo jak nie, to będzie mi smutno. Uff, się wystraszyłam, że już mnie czeka kolejna ta... Tutaj jest jakiś ran... Taoran grzmiący w ogóle. Oj, tu jest klient, bla, 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 bla. To nas średnio interesuje. Chcielibyśmy walki porobić trochę. Halo, my tu długo nie walczyliśmy w tej grze. Kelnerka, bla, 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 bla. A to kto siedzi? Na borce egzekutorów. Aha, to ten. A ja nie pamiętam, z którym ja szłam ostatnio. Cholipka. Naprawdę nie pamiętam, którego byłam ostatnio. Pożądliwy Lao. Może jednak do egzekutorów byśmy poszli? Mi się wydaje, że chyba u tego, z którym rozmawialiśmy, byłam teraz. Bo coś mi się kojarzy jego twarz. Widz, strażnik areny, lekka bryza, bla, bla, bla. Strażnik Fanga. Gdzie jest Fang? Fang jest tam. Aha. Czy mogę porozmawiać z sędzią? Trzeba mieć umówioną wizytę. Serio? Ojejku. Kim jest bryza? Lekka bryza to tak jakby konkubina Fanga. Jest w pokoju obok ze zwykłymi ludziami. Fang nie chce się z nią za bardzo pokazywać, ale nie przeszkadza mu to prywatnie się z nią spoufalać. Czy też... Ojejku. Wygląda na kogoś chorego i skrzywionego. Nie powiedziałbym, że jest chory i skrzywiony. To by obrażenie wszystkich chorych i skrzywionych. Fang to zupełnie inna bajka. A czym my gadamy z ich... z jego strażnikami teraz? Dajcie mi pomówić, a nie pożałujecie. Zapomnij. Dobra, to już sobie pójdę. Idziemy zagadać do tej bryzy, ej. Bryza, może ty coś wiesz? Bryza? Klientka? Jest lekka bryza. To ta w różowej kiecce była, nie? My ją mieliśmy chyba, czy nie? Kelnerka, oberżysta, bla, bla, bla. Gdzie jest bryza? Bryza! No nie. Aaaa! Te drzwi takie jakieś takie no średnie, szczerze. Nie, no to jest klientka, to jest klient. Tu jest on, ale z drugiej strony. Hazardista jeden, drugi. A tu jest chyba bryza. Tu, heja! Jestem w nastroju do pogaduszek. Sędzia Fang wypróbował wczoraj wiele swoich nowych pomysłów i nie doszłam jeszcze do siebie. Kim jesteś? Nazywam się Lekka Bryza, ale wszyscy mówią na mnie teraz po prostu Bryza, bo też nie jest lekko spędzać nocy z sędzią Fangiem. Fang to mój dobroczyńca, że się tak wyrażę. Robię wszystko, żeby go zadowolić. Fuj. Tam było brzydkie słowo. Nie przepadasz chyba za nim. Nienawidzę go. To nikczemny, odrażający zboczeniec. Uwielbia krzywdzić innych ludzi. Taki człowiek zostawia po sobie blizny na ciele i na umyśle. Słuchaj, swoje wiem. Ludzie robią dziwne rzeczy za zamkniętymi drzwiami, ale nie coś takiego. Ojoj. Dlaczego na niego pracujesz? Myślę o tym, by odejść każdej nocy, ale wiem, co się stało z poprzednią dziewczyną, która tego próbowała. Fanga tak się po prostu nie porzuca. Uważa mnie za swoją własność. Nie pozwoli mi tak po prostu odejść. Ma dość pieniędzy i władzy, bo odnaleźć mnie gdziekolwiek bym nie uciekła. A, jest na niego skazana, póki mu się nie znudzi. No, powiedz mi coś więcej. Fang prowadzi Ministerstwo Harmonii, kontroluje więc podatki i wyroki całego cesarstwa. Jest dzięki temu człowiekiem bogatym i wpływowym. Ta, że jest równie nikczemny i zepsuty jak on sam. No nie do końca się trzymają. Ja dla niego pracuję. Dobra, nieważne. Pogadamy z nią później, bo najpierw chciałabym ogarnąć te walki. W sumie wiecie co? Ogarniemy te walki i wy mi powiedzcie, czy lepiej iść tam, czy tam. Bo mi się wydaje, że ostatnim razem ja rzeczywiście byłam chyba u tego typa takiego dziwnego. W sensie tego, z którym gadaliśmy już, a nie dotarłam tam poprzez chyba tą ligę, z tego co kojarzę. Ojojoj, długo tego nie widziałam. Boję się bić w ogóle, bo myśmy długo nie wbijali żadnego dobrego skilla. Co tu się dzieje? Co, my jesteśmy w klatkach? Dlaczego? O nie, zaczęłam płonąć. Co mi się stało? Obydwoje płonie. Ojoj. No pan nie wygląda na zbyt interesującego. Jak dotąd żelazny żołnierz te wyuczyła wszystkim przeciwnikom, jak srebrny czempion poradzi sobie ze wściekłym smokiem. A tak, to jest srebrny czempion, czyli my walczymy już o srebro w tym momencie. On... Czy ja się już z nim kiedyś nie biłam? Mam wrażenie, że już kiedyś go widziałam. Dobra, nieważne. Bijmy go po prostu na luziczku, potem będzie trudniej, bla 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 bla. Dobra.
I tyle ze srebrnego czempiona. Tam się nie namęczyło. Żołnierz to nie lada przeciwnik, rozumiesz, mam nadzieję, ile wojowników chciało wyrwać od niego mistrzostwo srebrnej ligi. Nie możesz być z siebie dumna. Ta, moje walki będą jeszcze trudniejsze. Pustoszyciel gwarantuje ci to. O jakiś premii w srebrze, z pewnością ci wystarczy. Intuicja, czy żołnierz pozwoliłby przejść takiej walce bez dodatkowej zapłaty? O nie. Dobra, powiedzmy o kolejnej walce, liczyłam, że trochę więcej. Pierwsza walka będzie rzadkim wyzwaniem. Istnieje styl walki, którego zabroniono używać w turniejach 5 lat temu. Zmierzysz się z jednością Feniksa. No dobra. Okej. Dobra. Co ja mam zrobić? Jak muszę się bić z tym coś tam Feniksem, czy co to tam jest? Teraz mam naprawdę rozkminę. Aha, jeden z najrzadszych stylów, jak dokąd niepokonany w boju. Jet. Jet, no rzeczywiście. Ups! Uhuhu. Dobra, ja nie pamiętam za bardzo. Super, zabójca Feniksa. To jest coś w stylu tamtych, ale taka trochę inna. I tu widzę nawet laska i ona robi wszystko. W sensie widzę, że ona tutaj lata i zmiecza. Oho! 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 Pani! Pani, co pani robi? Ja nie byłam ready for this. Nie spodziewałam się, że spotkam 4-6 takich koleżanek. No dobra. Póki do mnie nie podchodzą resztą, to jest wszystko w porządku, ale gorzej jakby... O, dobra, czekajcie, musimy się trochę odsunąć. Nie, chciałabym zmienić cel, ale widzę, że one, dobra, teraz liniowo idą w moją stronę i trochę to jest przerażające. Czy mogłybyście się trochę rozproszyć? Koleżanki, nikt by nie płakał, gdyby... Nie wiem, może jak będę biła z wybrańca, to będzie lepiej. O, z tego co widzę, to wybranie z Fortuny całkiem nieźle sobie radzi. Dobra, ciśnij ją. It's no fuck. Dobra, cyk. Dobra, ciśnij ją z tego wybrańca i ją też. Nie trój się, nie daj się zatruć. Martyniuszu kebabie. Wszyscy nazywają cię kebab, nie możesz... Nie, chyba się nazywam tutaj wspaniały wojownik. O, jaka cudowna papierowa widownia. Nigdy nie byłam tak blisko nich. Dobra, tą się już zbije na luzie. Ale się zesrałam. Jak oni tak wyskoczyli. Wystraszyłam się. Tak, uwielbiam te opisy tutaj. Legenda głosi, że jedność Feniksa została zakazana, gdyż to styl, którego nie da się pokonać. Ja tam się nigdy takimi tekstami za bardzo nie przejmowałem. Ta, Złota Liga. Powiedz mi o mojej kolejnej walce. Nie wiem, ale ktoś tajemniczy chce się ze mną zmierzyć. Także zacznijmy, bo w sumie długo nas nie było. I może chociaż trochę nam skilla podrosły, bo na razie... Oj! Jacyś trzej bracia się ze mną będą bili. Jeden ze skillem widzę... Takim... Zimowym? Czy ja go wybrańcem Fortuny zbiję? Zbiję go na ślizgu. W ogóle ja bym nie pomyślała nigdy, że... Znaczy ja wiedziałam, że wybranie z Fortuny to jest styl, który będzie mi potrzebny, ale nigdy nie myślałam, że tak bardzo jak rzeczywiście był. Tutaj jest jakiś typo z włócznią. Musimy dobijać więcej tego stylu i o wiele więcej nam się go przyda. You never win! Win! W ogóle ja nie pamiętam... Aha, dobra, bo... Nie. No dobra, ciśnij. Koleżanko moja psia psiuko, ty w ogóle levelujesz za te walki? W ogóle nie levelujemy za te walki, to jest nie fair. Tak, zasługuję na więcej srebra. Dawaj moje pieniądze! I znowu mi się nie udało z pieniędzmi. Dobra, dajesz. Pora wreszcie przytrzeć ci rogi. Bardzo proste. Co? Mam się pobić ze wszystkimi? Co? Nie! Teraz nie! Czekaj, wejdź! What? Co tu się dzieje? O, egzekutor. Inni wojownicy nie mogą ignorować twoich zwycięstw. Jesteś mistrzynią areny, miejsca, gdzie rodzą się egzekutorzy. Chyba posiadasz potencjał, z którego nie zdajesz sobie sprawy. Może znajdzie się jednak dla ciebie miejsce wśród egzekutorów. Czemu przychodzisz do mnie, skoro zaczęłaś już się starać o względy inkwizytora? Szukasz może błogosławieństwa kogoś mniej skorumpowanego? O ile mnie przyjmiesz? Nie, jesteś silniejsza. Pozbawimy cię tej nieśmiałej otoczki i wyciągniemy na wierzch potencjał, o którym nawet nie śniłaś. Jeśli przeżyjesz, dołączysz do jednej w swoim rodzaju organizacji. Prowadzamy w życie wolę ręki śmierci cesarza. Strzeżemy skarbów cesarstwa. To będzie część twojej służby. Czy zdołasz patrzeć na srebrne monety, złote tabliczki, legendarne artefakty i myśleć jedynie o swoich obowiązkach? Kłamstwo. Będę
Wiesz już, na co mnie stać. Udziel mi rekomendacji. Nie marnujmy więc czasu. Nadajesz się. Zezwolę ci na rozpoczęcie nauki. Już? Znajdziesz ją za nekropolią, do której przedostaniesz się z dzielnicy bogaczych. Okaż tam ten znak, aby cię rozpoznali. Wiele się po tobie spodziewa, mało który rekrut posiada zarówno zdolności konieczne do zostania egzekutorem, jak i osobowość, dzięki której może zabrać przy sobie tak dużą grupę towarzyszy. Nie wiem, o czym mówisz. Nie udawaj. Nawet ktoś ślepy i głuchy dostrzegłby przybycie tak dużej grupy, a członkom mojej organizacji nic nie umyka. Cholipka. Doskonale zdaję sobie sprawę z obecności swych towarzyszy, z ich silnych i słabych stron. Zbudasz w nich lojalność. Ta umiejętność bardzo ci się przyda. Będzie mi dobrze służyć albo poniosę karę. Dobrze używaj ich i odrzucaj ich do osłabną. Tak właśnie należy robić. Nie, ja nie chcę tak robić. Jejku. Nie lubię kontrolować zmysłów. Wychwytują wiele spraw, które mi umykają. Nieważne, lepiej powiedzmy innym, że udało nam się poczynić postępy. O, dostaliśmy wejście i tutaj. Cholerka. Czekajcie, ja bym tutaj grę w sumie zapisała. Nie, no wydaje mi się, że raczej pójdziemy tam, bo mnie tam nigdy nie było. Wolałabym, tak wiecie, że tak powiem, skorzystać z czegoś nowego. Przy okazji zobaczę, tak. No. Stary, masz mi coś do powiedzenia? No bo mówię, że mam iść do reszty, ale wolałabym, jeżeli pójdę do reszty, to automatycznie będę musiała iść tam, a ja bym chciała się jednak z nimi pobić. Dobra, zobaczymy, czy nam się to uda, jeżeli nam się to nie uda, to... Ble. Halo. To ja chciałam wiedzieć. Tak, zaczynajmy. Nie wiem, może nam się uda, może nie, trzeba próbować. Ojejku, boję się trochę tego, ale mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Rozpoczyna się cesarska potyczka, pierwszy do walki staj. Ogr! Aha, czyli nie bije się z nimi od razu? W ogóle ten mój miecz to się tak świeci śmiesznie. Nie pamiętam, jak powinnam się bić z ogrem. Chyba tak. Aha, ja go muszę zbić w jakimś określonym momencie. O Jezu. Aha. A to nie jest tak, że teraz jak czas minie, to pokaże się kolejna osoba. Tak. No pewnie, że tak. Pamiętam, że najlepiej to nie było mi się w tym bawić. W sumie. Nieszczęsny Han, ojejku. Aha, czyli mam jakby tyle czasu, żeby kolejny przeciwnik się nie pokazał. Okej. Dobra, może spróbuję na razie Tigerkiem, żeby sobie krzywdy nie zrobić, bo jak widzicie, to żółte mi bardzo spada. A, nie zrobię tego, bo teraz biję się z żabą. Super, sobie odpoczęłam. Dobra, chodź, żabo. Naprawdę, niektóre stwory to są tutaj tak obrzydliwe, że to jest wręcz niesamowite, jak to jest. Dobra, nie daj się zatruć, tylko bij tą żabę, bij tą żabę, bij tą żabę. Martyniusz, bij żabę. Dobra. Coś tam z tego wyszło chyba. Kto teraz idzie? A, jakiś człowieczek śmieszny. No dobra, no to chyba raczej tym go zbijemy, nie? To nie jest ten, który ze srebrnej? To... No dobra. Żelazny żołnierz, przeczytałam żabi żołnierz i miałam takie, o nie, co tu robi żabi żołnierz? Dobra, klikamy go. Cyk, cyk, cyk i cyk, 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 cyk. No serio, ile ty się jeszcze będziesz bronił? Gościu, skończ, to już nie jest nawet śmieszne. Ale nie mówili, że przyniosą mi tutaj fajnego elefanta. Ja myślałam, że to już będzie koniec. O nie, zaczyna się ciepło robić. Ej! Zaraz mi od tyłu zajdą. Jak tak dalej będzie. Boję się. Kto teraz idzie? Dobra, ten. Jezus Maria, czemu z nich nic nie leci? Jak ja mam cokolwiek zrobić, jak z nich nie leci żaden ten? Aha, to jeden z tych braci, dobra. Stoję zdecydowanie zbyt blisko wyjścia bossów. Muszę odejść stąd. Ale czemu z nich nic nie wylatuje? Ja zaraz zdechnę tutaj. Jestem wręcz pewna tego. Dobra. Kolejny ten sam? Czy ja się z tobą już nie biłam? Sangbu, aha, czyli teraz drugi brat i zaraz będzie pewnie trzeci brat i tyle z trudnego robienia rzeczy. Powiem wam tak. Jako osoba, która grała w to dwa razy... Wow. Trzeci brat? Zgadłam? Czy ktoś inny jeszcze? Nie, trzeci brat, dobra. To ten z tym skillem prześmiesznym. Chodź tu, gościu, to już nawet... Co on robi? Jezu, on mnie ogarnął i chciał uciec przede mną. Myślał, że jestem gdzieś indziej. Dobra, do rogu z nim. Do rogu z tobą, wieśniaku. No jejku, no ile... Nie da widzę, jak oni się blokują, naprawdę. O Boże, nie widzę go, jak tak dalej będzie, to ja nic nie zobaczę.
Dobra, zdechniesz w końcu, czy nie? Dobra, bo on tutaj jakieś nie wiadomo jakie skill odpala, już się wystraszyłam. Co, już koniec? Wow. Huhu. Huhu. Udało ci się właśnie odnieść zwycięstwo mimo komasacji nie przewzbra? Nie wiem, co ty powiedziałeś. Tłumy wprost cię uwielbiają, a mnie udało się dowieść swojej wartości. Nikt poza tobą nie ma szans, aby pokonać pustoszyciela. Musisz jednak pomyśleć o swoim bezpieczeństwie. Pustoszyciel uderzy z taką siłą, że nawet zaklęcia ochronne tego miejsca mogą nie wystarczyć, by cię ocalić. Jak może być tak silny? Tego nikt nie wie. Jego siła jest niemal nieludzka, chociaż jesteśmy pewni, że nie jest demonem. Skończy cię śmiercią może, gdy zmierzy się z nim Sung Bui, jego ostatni samotny rywal. Z każdą walką z co? Daje się bardziej zawzięty, jakby czas dodawał mu siły. Jeśli będziesz się z nim mierzyć, możemy nie zdołać zakończyć w porę tego pojedynku. Kolejna walka, to jest ten czas. Pustoszyciel czeka. Nie jest właściwa pora na bicie się z nim. Nic więcej mi od ciebie nie trzeba. Cholipka! Kusi mnie! Ile ja mam w ogóle doświadczenia po tych wszystkich walkach? Prawie że nic. No dobra, kochani. Walkę ze pustoszycielem ogarniemy sobie w przyszłym odcinku. Taka niezła imba będzie z tego. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego weekendu i pa, pa!